dniu dzisiejszym, dniu, kiedy zastanawiamy się nad tajemnicą z jednej strony niegodziwości w życiu człowieka, ale z drugiej strony także nad pewną nadzieją, którą daje pocieszanie ludzi, którzy są w strapieniu, rozważamy chwalebne tajemnice naszego zbawienia. Tajemnice, które wlewają w nasze serca nadzieję. Nadzieję na zmartwychwstanie, nadzieję na osiągnięcie chwały nieba. Ale gdyby się dało, to poprosiłbym jednak trochę o ciszę w czasie modlitwy. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. A pierwszego dnia po szabacie